Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Infry. Yy, ostatnim razem weszliśmy na taki most kolejowy, no i zobaczmy, co my możemy tutaj dalej jeszcze zrobić. Czy my możemy to otworzyć? Nie możemy. Bateria niestety się rozładowała, i żeby dało się to otworzyć, to musimy włączyć ten generator, który ja tam ostatnio wyłączyłem. Zeskoczymy tutaj jakoś? Chyba nie. No dobra, wracamy w takim razie tędy. Czyli to było tutaj, tak? Zobaczmy, czy to możemy teraz włączyć ok możemy i mi się wydaje, że jeszcze musimy chyba zaświecić te światła, tak, bo to jest jakoś tam wszystko połączone. No i zobaczmy, czy teraz uda się przejść, podchodzimy tutaj tak, dokładnie, to się świeci na zielono. Yy, idziemy dalej, w ogóle. Ja jestem ciekawy, czy my możemy jakoś przeskoczyć na drugą stronę? Chyba nie. No dobra, nie będę w takim razie kombinował, tylko idziemy po prostu tędy. Yy, raczej nic nie powinno pojechać, nie? To muszą być jakieś stare tory. Skoro tam jest jakaś bramka na środku, to już po prostu nie ma szans, żeby coś tutaj pojechało. Yy, wygląda mi to, jakbyśmy mieli iść tędy, ale wiecie co? Ja bym tak jeszcze z ciekawości tutaj podszedł, zobaczył, czy czasami czegoś ciekawego nie znajdziemy. Spróbujmy sobie przyświecić. Tutaj są tylko jakieś graffiti, a w tym miejscu jest taka bramka, no ale tędy nie przejdziemy. No dobra, także chyba możemy wrócić. Czyli pójdźmy tędy, wejdźmy na ten parking i ja bym. Co to tak mruga coś? Okej, okay, dobra, nie ma prądu. Na szczęście jeszcze tam chyba mam trochę tych baterii, baterii do tej latarki. Tędy, tędy, niby dałoby się jakoś przejść. Tu jest jakaś furtka zamknięta. Czy ja chcę iść teraz tędy? W ogóle tak się zastanawiam, czy my tu będziemy jakoś skakać po tym wszystkim. Miejmy nadzieję, że nie. A tutaj to ja chyba też za bardzo na to nie wejdę. Dobra, w takim razie wracamy. Nie kombinujemy z jakimiś takimi bocznymi przejściami, tylko wejdźmy po prostu tam, gdzie by to się wydawało takie najbardziej oczywiste. Czyli do tego budynku w ogóle. Tam się coś świeci, tylko w jednym oknie. Dobra, potem tak, dalej na kolejny taki zbiornik i teraz wchodzimy. Hmm, tu by trzeba przeskoczyć, a ci nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, teraz się udało. Wchodzimy do takiego opuszczonego domu. Tam nas obserwuje jakiś misiek. A czy będzie coś tutaj? Jakiś taki piecyk, zamknięte? Yy, tu mamy jakąś tablicę. Spróbujmy zejść na dół. Tak, jeszcze tam patrzyłem, czy czasami nie dałoby się jakoś wyskoczyć przez to okno. Yy, tu by się dało, niby po tych takich deskach podejść do góry, i tutaj była jakaś taka kratka wentylacyjna. Do otwarcia? Nie. Także tamtędy nie przejdziemy. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Jakieś takie schodki, i wejść dałoby się tutaj. No i co my tu mamy? Człowiek, u, ciekawe, czy ja tam będę z nim jakoś rozmawiał, czy coś takiego? W ogóle ciekawe, że on mnie jeszcze nie zauważył. Yy, no dobra, zaraz pewnie zauważy. Miejmy tylko nadzieję, że nic nam nie będzie chciał zrobić. Przejdźmy jakoś tutaj, może górą, prosto nad nim, tak. Yy, tu jest jakieś takie bardziej na ozdobę, taki panel kontrolny. Dalej, dalej, tutaj, co my możemy zrobić? No, niby możemy wskoczyć na takie pudło i co? Zeskoczyć na to? Yy, tak możemy, możemy, Możemy. Okej. Okay. Czy on. Tak, on. Chyba. On wyszedł. Usłyszał, że coś się dzieje, i po prostu uciekł. No, no dobrze. Bardziej myślałem, że tutaj podejdzie gdzieś w moją stronę. Czy ja teraz jakoś stąd wyjdę? Czy tu jest jakaś drabinka? Tak, na szczęście jest. Dobrze, także wchodzimy sobie tutaj na górę. Tak, jeszcze bym zerknął szybciutko tu. To jest zamknięte. Tam jest, okej, okay, coś takiego. O, jakieś baterie, ale to są baterie do aparatu. Niestety, znowu takie. Podejdźmy w takim razie tutaj. Łóżko, jakaś sofa. Mamy, możemy się ogrzać i mamy jakiś liścik. Okej, okay, także jak ktoś chce sobie poczytać, to może zatrzymać filmik, a ja bym tutaj to sfotografował. Yy, dalej, dalej. Przyświećmy sobie tutaj, czy tędy dałoby się wyjść. Yy, niestety nie. A czy coś znajdziemy jeszcze po tej stronie? Tutaj na pewno da się po tym przejść. Tutaj jakieś krzesło. No i dalej chyba nic ciekawego. Yy, dobra, ja bym się wrócił i poszedł tam, gdzie poszedł ten człowiek. Bo coś tu pewnie będzie, tak? Gdzie on musiał pójść? Chyba tamtędy. U, czy tam znowu są te jakieś grzybki? Yy, dobra, nie będę jakoś teraz bardzo naokoło szukał, tylko spróbuję. No nie, niestety nie, nie da się tędy przejść. No to w takim razie szukamy. Tutaj da się to otworzyć. Takie ciemne pomieszczenie. Ja bym na razie tej naszej latarki nie przeładowywał, bo boję się, że mamy za mało baterii. Aha, a tu w ogóle to ja chyba nic nie zrobię. Czy tu była jakaś, jakaś drabinka? Nie, to była po prostu półka. Tam niby jest coś na górze, ale jak tam wejść? No, na pewno nie tędy. Wyjdźmy na zewnątrz, ja to od razu gaszę, żeby nie rozładowywać. Chociaż i tak muszę zaświecić, no bo jest za ciemno. Tędy też nie przejdziemy. No dobra, no to co? Do tej trójki nie wejdziemy. Z dwójki wyszliśmy, więc ja bym poszedł. Ajdź, krzak mnie przyblokował. Ja bym poszedł na przykład gdzieś w te okolice. Tutaj mamy jakieś schodki, zaraz tam podejdę. Tylko jeszcze tak się rozglądam. Tutaj mamy taki wózeczek, tam jest ten parking, na którym już wcześniej byliśmy. No dobrze, także zostały nam chyba już tylko te schody. Może bym jednak przeładował i mamy jeszcze jedną paczkę tych baterii. Da radę na przykład to otworzyć. Nie da rady. Ciekawe. A jakoś na przykład po tych kamieniach dałoby się przejść? Tutaj na przykład jakoś wskoczyć i iść przy tym? No też nie. Także co ja teraz mogę zrobić? Czy ja mam znaleźć jakieś klucze? No fajnie by było. Tu coś za tymi pudłami? Nie. A tu, gdzie się ten człowiek grzał, na przykład nie zgubił jakiś kluczy, nie chciałem aparatu włączać, zobaczmy jeszcze tam, też nie. Na tej półce też nic nie ma, tutaj gdzieś przy łóżku żadnych kluczy. No nie ma. Tak się jeszcze tutaj rozglądam, wszedłem tu, gdzie byliśmy przedtem, do takich drzwi i ja jakoś przedtem nie zauważyłem, że my możemy tutaj skręcić. No dobra, także jest więcej tych pomieszczeń. Czy tam by się jakoś dało wejść na górę? Chyba. Tak, zaraz to sprawdzimy. Chwila, bo teraz to się już zgubiłem, gdzie my jesteśmy. Aha, tak naprawdę więcej pomieszczeń tutaj nie ma. Świecić muszę, bo inaczej nic nie będziemy widzieć. Wskakujemy teraz jakoś na to. OK, chyba się udało. No i teraz możemy wejść tutaj. Mamy takie podświetlenie na zielono. Z tymi bezpiecznikami nic tak naprawdę teraz nie zrobimy, ale możemy przejść tędy. I tam już widzę kolejne baterie do tej latarki. Dobra, chyba musimy zeskoczyć. Nawet nic nam się nie stało. E, poza tym, co ja tu mogę zrobić? Są klucze do jakiejś bramy. Te drzwi możemy sobie otworzyć od tej strony. No i dalej, chyba, tak naprawdę już nic. Dobra, gaszę tę latarkę i idę tam w stronę tej bramy. Tylko, która to będzie? Czy to będzie ta tutaj na dole? Tak, to będzie to. Chociaż ja bym jeszcze podszedł szybko na górę i zobaczył, czy na przykład te klucze też tu pasują. Pasują. No to teraz dobre pytanie, gdzie ja tak naprawdę chcę iść. Idźmy po kolei, czyli najpierw w dół. Zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy. Wchodzimy, są takie drzwi, i tutaj znowu mamy taką zieloną lampkę. Nikogo tutaj aktualnie nie ma. Widzę, że ma tutaj jakąś kuchenkę. Aha, myślałem, że to jest jakiś telewizorek, ale nie, to jest jakaś taka skrzynka. Tam nic, dalej, jakiś taki korytarz. No nie, no nie chcę tego przeładowywać. Szkoda mi tych baterii. Jeszcze coś świeci, więc skorzystajmy z tego do końca. Co tu jeszcze mamy? Tutaj nic. Aha, i tu sam. Są... A nie, da się tędy przejść. Chyba muszę przeładować, bo po prostu za ciemno tutaj. Miejmy nadzieję, że zaraz dostaniemy jakieś baterie. Tam jest misiek, niestety, nie bateria. Dalej, dalej. Tutaj, troszeczkę szerszy ten korytarz, czy tam raczej wyższy. Możemy podbiec i teraz albo idziemy tu, chociaż daleko. A nie, przejdziemy. Jest ta skrzyneczka, tylko czy ja po nią teraz sięgnę? Chyba tak. Udało mi się podejść bliżej i zaraz się dowiemy, czy, czy coś w niej będzie. Chyba. Chyba nic, to się po prostu zbiera i tam gdzieś na Steamie się do jakiegoś osiągnięcia liczy. Tak naprawdę nic takiego. Okej, okej. Okay, okay. Na dół raczej bym nie skakał. Spróbujmy przejść w takim razie tędy. E, zgaśmy to na chwileczkę. No i oczywiście znowu zaświecam, bo nie widzę. E, tam coś takiego. Tutaj dalej można iść tędy, tak, ale to nas daleko nie zaprowadzi. I tam jest jeszcze takie przejście. Yy, czy tam byśmy gdzieś doszli? Spróbujmy. Zeskoczmy na to, tak? Tylko teraz bardzo ostrożnie. I tu jest taka łódka. Yy, coś mi się wydaje, że jak ja do niej wejdę, to zaczniemy płynąć. Yy, czy ja to chcę teraz robić? W sumie wskoczyłem i nie płyniemy. Dobra, wyjdźmy stąd i idziemy teraz tam. Czyli tym korytarzem, tak? Tutaj mamy jakąś lampkę na szczęście. Na tych półkach nic nie ma, tam coś? Nie, to jest po prostu ściana. No to idźmy teraz tymi schodkami, i mi się coś wydaje, że wyjdziemy po prostu gdzieś tam na górze w tym domu. Po prostu były dwie trasy. A może nie było dwóch tras? Możliwe, że tam na górze nic byśmy nie znaleźli. No zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Więcej do aparatu to nam jest niepotrzebne. Tutaj to już chyba musimy po prostu przejść przez to. No i co? Jesteśmy gdzieś na górze. Czy ja to poznaję? Chyba nie. Chyba. Chyba nie jesteśmy po tej stronie. Yy, zobaczmy tu. Czy my tu z góry zobaczymy na przykład ten parking, na którym byliśmy wcześniej? A nie mam pojęcia. Tu jeszcze możemy gdzieś zejść niżej. No takie małe miasteczko, tak naprawdę. I teraz pytanie, czego ja tutaj szukam? No, warto byłoby pewnie sprawdzić wszystkie drzwi. A ja niestety nie mam tyle tych baterii. Yy, spróbujmy podejść w takim razie tutaj na dół, znajdziemy coś. Uuu, yy, tu są jakieś części, są też baterie, jest bezpiecznik. Czy ja będę miał coś tutaj naprawić, uruchomić? Jak to wie, może się tak okazać. Yy, zamknięte tutaj też nigdzie nie wejdziemy, ale możemy podejść na przykład tutaj. Hmm. 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 Czyli tam jest to nasze biuro. Możliwe, że któryś z tych budynków, pewnie tam ten najwyższy, tak, a może nie. W sumie sam nie wiem, ale żeby tam podejść, to musimy jakoś opuścić ten most. Y więc możliwe, że po to właśnie te części będą potrzebne. Ja bym spróbował, może, iść jakoś w tamtym kierunku. Może tam coś znajdziemy. Co my tutaj mamy? Tu jest jakiś stół, tam mamy jakieś takie przejście, takie drzwi zamknięte. Yy, dobra, tutaj też chyba nic. Yy, dalej jedne drzwi, drugie drzwi, nic z tego nie przejdziemy, tutaj raczej za ciasno. Yy, dobra, także tędy raczej tam nie podejdziemy. To będzie trzeba zrobić w ogóle jakoś chyba od góry. Sprawdźmy jeszcze co mamy na tej uliczce tutaj wyżej. To jest pozamykane, tutaj stoją jakieś samochody, yy, coś się świeci. Tutaj są ludzie, widać, że dobrze się bawią. Oczywiście bez mnie. Yy, I drzwi zamknęli, nawet mnie nie chcą wpuścić. No dobrze, bawcie się sami. Ja tutaj mam pracę do wykonania. Yy, a wiecie co, może się nie bawcie? Wyłączymy wam generator? Yy, nie ma, nie da się wyłączyć, chyba jest zastawiony. Yy, ale jest taka cegła, tak? Tutaj gdzieś wejdziemy? Nie. Yy, czy ja? O. Fajnie, mamy baterie, mamy takie coś, ja sobie to może tutaj odłożę, ale jaki miałem pomysł, ajdź, jak ja ten filtr zgubię, to będzie problem. Co chciałem spróbować, to zatrzymać im zabawę, czyli rozbić szybę, nie, nie udało się, a wyciągniemy to, co nam tam wpadło, aha, to jest w tym miejscu, dobra. Weźmy to, ja to w takim razie postawię może pod tymi drzwiami. Tak, to jest takie charakterystyczne miejsce, potem w razie czego to znajdę. Yy, tutaj nie przejdziemy dalej, czy tu wejdziemy? O, świetnie. Co to jest? Yy, tu są jakieś śmieci, tutaj mamy pęknięcie, więc od razu to oczywiście fotografujemy. Yy, no i chyba musimy iść teraz tędy. Co tu się jeszcze stało? To jest zepsute. Rozejrzyjmy się może jeszcze z tym aparatem? Nie, nic więcej do zgłoszenia nie ma. Radyjko, tutaj jakieś papiery. No i tutaj mamy informacje o jakichś zagubionych częściach. Już dwie takie znaleźliśmy, więc możliwe, że właśnie gdzieś tu tego będzie więcej. Tylko co ja będę musiał z tym zrobić, to jest dobre pytanie. Co tu jeszcze mamy? Tu jest niby jakiś przełącznik, to znaczy, był jakiś przełącznik. Tak, w tym momencie go nie ma. Możliwe, że też się zgubił. Tu jest takie pomieszczenie. Coś tu niby można przekręcać, ale mi się wydaje, że tu właśnie czegoś może brakować. Zaraz tam jeszcze wrócimy po te części i ja bym je przyniosł do tego pomieszczenia. Yy, tu jest taki silnik, dobra, dobra. Dalej, to widać, że jest zepsute, ale temu to ja nawet zdjęcia nie muszę teraz robić. Dobra, zrobimy teraz tak. Ja bym stąd może wyszedł, bo raczej dużo w tym momencie tutaj nie osiągniemy i poszukałbym jeszcze więcej tych części. Czyli, jedną część mieliśmy tutaj, tak. Spróbujmy sobie z tym tam podejść. I mi się wydaje, że to by pasowało na przykład jakoś do tego, tak. Podobny kształt, ale niestety nie. Yy, a gdzieś na przykład yy, tu. O, bardzo, bardzo dobrze. Pytanie, czy ja potrzebuję tego więcej? Jeszcze będziemy się musieli rozejrzeć. Więcej części to mieliśmy jeszcze tutaj przy tym silniku, tak? Czyli są baterie, like których celów, dalej nie podniosę, ok. bezpiecznik to nie wiem, do czego mi tam będzie potrzebny, więc poszedłbym teraz z tym. No i zobaczmy, gdzie to będzie pasowało. Czy na przykład to wejdzie tutaj? Tak, bardzo dobrze. Teraz jakoś to. Przekręcić albo inaczej, to odkręcić i teraz coś zacznie tutaj płynąć. Ale jeszcze chyba potrzebujemy paru rzeczy. Wracam tu jeszcze z tym bezpiecznikiem, i czy on na przykład wejdzie w to miejsce? Tutaj niestety nie. A gdzieś na przykład tutaj coś takiego by mi nie pasowało, tak naprawdę nie widzę, gdzie to mógłbym włożyć, bo jednak z tym bezpiecznikiem to już mamy doświadczenie. Tak, takich miejsc to już mieliśmy mnóstwo, no i tutaj za bardzo tego nigdzie nie ma. Dobra, połóżmy sobie to na razie tutaj na tym stole. W ogóle wejdźmy w tę notatkę, tylko wiecie co, bo akurat sobie zasłoniłem, przesuńmy to. No i co my tutaj mamy? Bezpiecznik, tak jakby nie był potrzebny, to jest skreślone. Bardziej bym potrzebował dwa takie filtry. Na razie. Mam jeden to PAMP to już znaleźliśmy i potrzebuję jeszcze ten przycisk. No to szukajmy dalej. Ja bym może teraz poszedł, na przykład jakoś tutaj na górę, tak, w tych okolicach jeszcze nas nie było. Yy, tutaj coś, nie, tędy niestety nie przejdziemy, przeładujmy to, może znajdziemy jeszcze więcej tych baterii potem. Tu nie wejdziemy, tutaj mamy jakieś samochody, dalej, tędy też nie wejdziemy. Tu oczywiście autobusy, żebyśmy czasami gdzieś za daleko nie poszli. A nie, to się ustawił po prostu korek, bo nie da się teraz tam przejechać. Spróbujmy tutaj pójść. W ogóle dałoby się wsiąść. Nie dałoby się. Mamy tu jakiś zepsuty samochód, i jest ten kolejny filtr, którego właśnie mi brakowało. W ogóle, chwila, odłóżmy to. Zrób, zróbmy zdjęcie, tak. Weźmy sobie to, ale podszedłbym jeszcze. Okej, okay, może tak. To tutaj zostawia, żebym czasami nie zgubił, i spróbowałbym podejść bliżej tego zwodzonego mostu. Yy, przez to raczej nie przejdę, nie, tutaj nigdzie nie przejdziemy dopóki tego nie opuścimy Chyba, że jeszcze sprawdzę jakoś tędy, przez ten szlaban też nie to trzeba po prostu opuścić. No dobrze, także weźmy ten filtr i schodzimy tam na dół. Czyli to musimy włożyć tu. O, teraz stąd zaczęło się tak dymić. I jeszcze w takim razie ten przycisk, który najprawdopodobniej wejdzie tutaj, tak? No i to powinno być chyba wszystko. Także wróciłbym tu jeszcze na górę i teraz nie pójdziemy tam, tylko jakoś tutaj dalej. Yy, te drzwi to już chyba nawet sprawdzaliśmy. Dalej w tym miejscu tutaj też nie przejdziemy. Co jeszcze? Możemy skręcić tu. Kolejne drzwi, ale też nic z tego. W ogóle, czy my stąd jakoś przyszliśmy? A w sumie nie wiem, ja się już tutaj pogubiłem troszeczkę. Kolejne nie da się otworzyć. W sumie słabo by było, gdyby wszystko się dało otworzyć, bo byśmy mieli za dużo do przeszukania. To jest jakieś niebezpieczeństwo. Czy tu są drzwi? A nie wiem, dałoby się jakoś tam wejść? Nie, nie wejdziemy. O, coś, coś, coś. Nie za bardzo, ale wiecie co? Po tym dałoby się wskoczyć. Dalej jakoś na tę skrzynkę i teraz tam. Nie, to jest przyblokowane, a szkoda. No to szukamy dalej. Tutaj mamy jakąś taką przyczepę, tak. Tu jeszcze taka szafa. Eee, co tu jest? Jakaś taka ścieżka za ten budynek i możliwe, że my jakoś stąd przyszliśmy. Eee, to wie, kto wie. Tam nie przejdziemy. Co jeszcze? Kolejne takie drzwi. Tak. Dalej. Takie, takie, takie. Nic nie ruszymy. No i właśnie. Ja tędy już dzisiaj schodziłem. No zgadza się. No to zobaczmy jeszcze tutaj. A nie. Te drzwi też już sprawdzałem. Za duża ta miejscówka jest. A na przykład gdzieś tutaj coś. Tu są jakieś kontenery. Tu są drzwi. Tu jest jakaś kratka. Też nic. A na przykład jakoś na górze tego też nie otworzymy. A zobaczmy jeszcze na na przykład jakoś w tych okolicach, właśnie, bo przedtem poszliśmy tam, a nie przeszliśmy jeszcze jakoś za te autobusy. Yy, tutaj, aha, ten to już daleko tak naprawdę nie przejdziemy. Przez te drzwi też nie. A zobaczmy w takim razie w te okolice. Yy, to jest wszystko po prostu zagrodzone, no niestety dalej. Co tu jeszcze jest? Jakiś przystanek, ale no, no nie wiem, czy w takim miejscu można znaleźć jakiś taki przełącznik. Może gdzieś jeszcze tu za zakrętem, co my tu mamy? Czy tu są jakieś kolejne tereny do zwiedzania? No, chyba, chyba tak. Yy, może coś tu będzie? Tutaj, co ja mogę zrobić? Mogę. Mogę coś przełączyć, a w tym miejscu możemy coś włączyć. Są jakieś domy, ale co? Wyłączymy prąd wszystkim domom. Yy, to podobno ma być włączone. Trudno, ja wszystko wyłączam. Yy, no i co? <laughs> Nie mam pojęcia. A teraz, jakbym jeszcze to spróbował, to się wtedy świeci na czerwono. Dziwne, to dziwne. Nie wiem, czy tak naprawdę powinienem to ruszać. Możemy wejść jeszcze tutaj. O, fajnie, są baterie. Jest taka karta. No dobra, ale czy ten przełącznik by gdzieś tutaj był? Chyba nie. O, tutaj można włączyć lampkę, bardzo dobrze. Szkoda, że o takim przycisku się dowiaduję w momencie, jak już wychodzę z takiego budynku, bo bym mógł oszczędzić tę latarkę. Yy, dobra, szukamy dalej. Przez coś takiego no nie ma szans, żebym przeszedł. Ale mamy tę kartę, więc można by próbować gdzieś ją wykorzystać. Yy, tego nie ruszam. O, tutaj można to przyłożyć. Może i można, tylko ja sobie chyba wyłączyłem prąd. To byłby chyba ten przełącznik, tak? Wtedy coś się tam zaświeci, teraz ewentualnie to główne yy, tam się dalej nie świeci, a to co zawsze powinno być włączone. No nie wiem. Podejdźmy teraz tutaj na górę, przyłóżmy kartę. Ok, bo to się po prostu z daleka nie świeciło. No dobrze. Zamykamy, żebyśmy tutaj w ogóle mogli przejść. No i zobaczmy, co tu jest. Kolejna jakaś cegłówka, żeby w coś rzucać. A czy dałoby się na przykład wejść gdzieś po tych schodach? Oczywiście zamknięte. Dalej, kolejne schodki tutaj. No i to też jest zamknięte. Co jeszcze, tędy, albo w jedną, albo w drugą, za dużo tych uliczek już tutaj jest. Co to jest? Aha, tutaj potrzebujemy jakiegoś klucza do kurtki, no to niestety tego nie mam. Motocykl, na który raczej nie wsiądę, tego też nie otworzę. To co nam jeszcze zostało? Możemy to przyłożyć tutaj, możemy to przyłożyć tutaj, jeszcze więcej przejść, tak, oczywiście. A coś tutaj z tym zrobimy? Nie, tego nie podniesiemy. No to zacznijmy może od tego przejścia. Aha i tak naprawdę dużo nie zrobiliśmy. Tylko po prostu wróciłem na tę drogę, na której już chyba byliśmy. Czy ja tu byłem, czy nie? Chwila, chwila. Tu jest taki samochód. On nam to wszystko podświetla i hmm, tu jest w ogóle taka rozbita szyba. To nie otworzymy. A jakby pójść jeszcze kawałek dalej. Już nawet nie sprawdzam tych wszystkich drzwi. Eee, co tu mamy? Tak się zastanawiam, byłem tu czy nie byłem. Yy, przeszedłem chyba tędy, i poszedłem tam, właśnie. Ale to jest taka powiedzmy uliczka ogólnodostępna. Yy, wróćmy może tędy, tak będzie lepiej. Tutaj sobie to jeszcze raz przykładamy. No i spróbowałbym może teraz pójść tędy na górę. Co tu jeszcze możemy zrobić? Jeszcze wyżej. No i, no, i tak naprawdę co? Tu z góry widzimy ten most drogowy, widzimy most kolejowy, po którym wcześniej chodziliśmy. Eee, chwila, 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 ok, żebym gdzieś tutaj nie spadł. Szukajmy w takim razie dalej, coś na przykład w tym koszu zobaczymy. Przyświećmy sobie, nie, tutaj niestety też nic nie ma. Eee, tutaj, tutaj, tutaj jest taki zaparkowany samochód, tam jest też takie przejście, eee, a Tędy, czy ja już szedłem? Czekajcie, czekajcie. Byliśmy tu przed chwilą, tak. Przechodziliśmy tam tędy, potem poszliśmy tam prosto. E, no dobra, kolejne bramki w takim razie sobie otwieramy. Wróćmy może na górę. Ja bym spróbował wejść do tej takiej szklarni, czy co to jest? Jakie świeczki? Oni tu w ogóle sobie te grzybki widzę, że hodują. Co tu mamy? O, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Tam była właśnie taka kłódka, którą będziemy mogli tym przeciąć. Ale zanim tam pójdziemy, to ja bym chciał jeszcze pozwiedzać te okolice. Co to jest? Jakiś taki zamek chyba? O. Okej, okay, trzeba by wpisać kod, a tak po prostu nie przejdziemy. No nie, tak się nie da. Czy to w ogóle działa? To tak jakby było w ogóle wyłączone. Dobra, to na razie zostawmy. Teraz to ja poszedłbym może jakoś tutaj dalej. O, czy to był bilecik w koszu? Chyba tak. Yy, chyba tak, czy ja w ogóle dobrze robię idąc tędy? Co ja tutaj w ogóle odkrywam za dziwne miejscówki, i tak praktycznie nic nie widzę. Dobra, yy, przejście takie, nic tam chyba nie było. No to spróbujmy podejść teraz tutaj, tak, i wkładamy ten bilecik. Nie wkładamy, ponieważ chyba sam sobie powyłączałem ten prąd, więc z tym chyba jeszcze będziemy musieli poczekać. Yy, dobra, idziemy tędy teraz. To zamknięte, przeładuje to, trudno. Yy, trudno, trzeba po prostu wykorzystać te wszystkie nasze baterie. Tam bym nie chciał skakać, na razie bym się trzymał tutaj góry. Spróbujmy przejść jeszcze tędy. Tutaj mamy taką bramkę. Aha, i tam są znowu ludzie, i oni mnie chyba nie widzą, tak? Możemy im tutaj mrugać i w żaden sposób nie zareagują. Aha, bo to jest to przejście, które ja sobie przedtem otworzyłem i tak naprawdę, no właśnie, tam już przyszliśmy od drugiej strony, czyli nic więcej tutaj chyba nie ma. Jeszcze tak bym może z ciekawości sprawdził, co tu będzie. No dobra, są jakieś rowery, ale raczej takiego przycisku przy rowerach nie znajdziemy. Stąd też widzimy ten most. Tak, dalej, byliśmy przy tym samochodzie, tylko my byliśmy wtedy po drugiej stronie. Czy po tej stronie ja coś teraz znajdę, to otworzymy też nie, ale możemy chyba zejść na dół. Wow, tutaj mamy jakieś takie schodki specjalnie przygotowane chyba dla nas. I tam się coś świeci, tak, ktoś sobie pali ognisko. Do toalety nie wejdziemy. A podejdźmy w takim razie tutaj bliżej i coś, coś, coś. Czy to jest kolejny taki bilecik do tego zamku? Chyba tak. Więc co ja bym teraz chciał zrobić? Pierwsza rzecz, to trzeba by spróbować włączyć prąd, żebyśmy mogli otworzyć bramę do tego zamku. Yy, druga rzecz, to gdzieś tam była ta kurtka, którą trzeba by spróbować przeciąć. Tylko, czy to była ta brama, czy tutaj jest kurtka? No niby coś jest, ale to nie jest prawdziwa. Kłódka to jest po prostu jakaś tekstura. No ale skoro już tu jestem, to teraz spróbujemy jeszcze ogarnąć ten zamek. Czyli to by było to, tylko teraz mamy chyba włączonych za dużo rzeczy. No dobra, ale skoro ja już sobie wszystko pootwierałem, to możemy teraz to wyłączyć, tak? Coś tu trzeba przycisnąć, a to co ma być zawsze włączone. Yy, to, co ma być zawsze włączone, to chyba jednak powinno być zawsze włączone, tak? No i co, teraz jak coś tutaj klikniemy? No, niby, niby mogłoby być, chyba że coś jeszcze mi wywaliło tutaj. Yy, włączamy to, niby coś się świeci, ale ja bym mimo wszystko podszedł na górę i spróbował się dostać do tego zamku. No zobaczmy, czy teraz to jakoś zadziała? Podejdźmy tutaj. No nie, dalej jest za mało tego prądu, tutaj też nic, teraz nie wpiszemy. Mam jeszcze jeden taki pomysł, możliwe, że ja nie potrzebuję to światło włączałem tutaj. O właśnie, to spróbujmy zgasić i wtedy jakoś ten generator może to wszystko wytrzyma. Yy, I w ogóle pytanie, czy to jest w ogóle wyłączenie wszystkiego, czy to jest wyłączenie tylko jakiś tutaj lamp? Yy, no bo teraz to jest tak naprawdę tutaj ciemno, no nie, teraz to nie działa. To musi być włączone, a jeśli chodzi o to, no to jak na przykład wyłączymy zamek, Dalej za mała częstotliwość. Jak wyłączymy to, no to to tak naprawdę w ogóle nie działa. A na przykład te bramki. No dobra, to klikniemy, wtedy to się zaświeca. Zgaśmy to, włączmy zamek, wywala. Klikamy, dalej tam to nam się nie zaświeci. A spróbujmy jeszcze raz to. Tak, na przykład, niech to będzie podniesione. Teraz to resetujemy. Nie. Tak sobie jeszcze tutaj chodzę i w ogóle ten sklep, w którym ta szyba jest już tak delikatnie rozbita, to jest sklep z bateriami. Zobaczcie co tam jest. Ja tam chcę wejść. Yy, mieliśmy gdzieś cegłę, tak? Ja bym to chciał rozbić do końca. W ogóle też warto byłoby to zgłosić, zanim ja to rozbiję do końca. No i taką cegłę to ja miałem gdzieś obok tego klubu, tak? Ona była na początku tu, ale potem rzucałem w te drzwi. No dobrze. Spróbujmy teraz z tą cegłą podejść tam. No i zobaczmy, czy to coś zmieni. Rzucamy. Udało! Udało się! Ja, ja nie wierzyłem w to. Myślałem, że rzucę, i nic z tego nie będzie. Jesteśmy bogaci w końcu. Koda, że nie mogę wziąć więcej. A jajaj, no przydałoby się. Tu jest jeszcze jakaś karta, no dobra, niech będzie. Tutaj są drzwi, one niestety są zamknięte. Właśnie, przeładujmy latarkę. Weźmy to, przeładujmy aparat, weźmy baterię, no dobra. Tak można grać pięknie, więc teraz sobie mogę tutaj szukać i szukać, chodzić. Nie oszczędzamy. Jak zużyje baterię, przyjdziemy jeszcze ponownie. A nie będę po prostu chodził tutaj po ciemku. Tak jeszcze chodzę i szukam i mamy jeszcze coś takiego. Czy ja to mogę teraz jakoś użyć? To znaczy tego na pewno nie da się tak podnieść i wziąć. To by, tego by trzeba użyć, tak wiecie, od razu. Yy, możliwe, że gdzieś mi to będzie potem potrzebne. Także ja bym sobie to tak tutaj zostawił, no i będziemy w razie czego pamiętać. No i też w końcu udało mi się znaleźć tę drzwi z tą chłódką, tak? Teraz możemy to przeciąć. Halo, po co ja podnosiłem te nożyce do metalu? To ja tutaj chodzę i szukam właśnie tej kurtki. Nie mogłem jej znaleźć przez długi czas, a wy mi mówicie, że to nie jest po to. Czy te nożyce czasami się gdzieś tutaj nie odstawiły przez to, że ja je za długo niosłem? No nie, tutaj ich nigdzie dalej nie ma. No dobrze, czyli naszukałem się, no i tak naprawdę nic z tego. Czyli raczej nie chodzi o tę kurtkę, tylko jednak musimy wejść na ten zamek. Czy to może teraz jakoś działa? Nie działa. No czyli musimy wrócić do tego generatora i tam kombinować. No to spróbujmy zrobić coś takiego. Może ja to jednak wyłączę. To, co oni każą mi trzymać włączone. I teraz co? To by trzeba... Podnieść. Yy, dalej, klikamy tutaj. No właśnie, za bardzo nie klikamy, to nam się wtedy nie włącza. Yy, to, jak włączę, no to właśnie, tam się świeci, to że jest problem. A może inaczej, spróbujmy wyłączyć ten zamek i włączyć to. No właśnie, to jest bramka obrotowa, tam w tym zamku. Yy, teraz to możemy włączyć. No i najprawdopodobniej przejdziemy. Zobaczmy, zobaczmy, czy to zadziała. Podchodzimy tutaj. Wkładamy bilecik. I, i, aha, w tę stronę, dobra, dobra, o, ale to jest stare, chyba dawno nikt tędy nie przechodził, okej, okay, udało się nam przejść. Yy, ja proponuję tak, ten zamek będziemy zwiedzać w kolejnym odcinku, więc dziękuję wam teraz za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, papa, pa. cześć, cześć.